Jarosław Trybuś został odwołany ze stanowiska wicedyrektora Muzeum Warszawy, poinformowała dyrektor placówki Ewa Nekanda-Trybka. To konsekwencja udostępnienia przez niego w internecie grafiki przedstawiającej nóż z ukrytym profilem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W czwartek na stronie muzeum podana została informacja o odwołaniu Trybusia ze stanowiska wicedyrektora. Niniejszym informuję, że pan dr Jarosław Trybuś podpisał wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę, zawartej między nami 26 listopada 2012 roku. Tym samym pan dr Jarosław Trybuś został odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora DS programowych. Pozostaje jednak w Muzeum Warszawy na stanowisku głównego specjalisty DS Wystawy Głównej Rzeczy Warszawskie, poinformowała Nekanda-Trybka. Dyrektor poinformowała, że odwołanie Trybusia ze stanowiska zastępcy dyrektora związane jest z udostępnieniem przez niego kontrowersyjnej grafiki, co naraziło Muzeum Warszawy i jego organizatora, Miasto Stołeczne Warszawy, na utratę dobrego imienia. Powodem odwołania jest również niewłaściwy sposób zarządzania podlegającym mu obszarem. Nekanda-Trybka poinformowała, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął do wiadomości decyzję o odwołaniu wicedyrektora. Jarosław Trybuś udostępnił na Facebooku grafikę przedstawiającą nóż, w którego rękojeści ukryty był profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wpis był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. O reakcję prezydenta stolicy zaapelował wtedy warszawski radny PiS Sebastian Kaleta. Trybuś usunął swój wpis i przeprosił. Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana, udostępniona, red. Przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu Da Culture of the Poster, napisał na Facebooku Trybuś.